Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku porannej Trójpolówki. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Grzegorz Ignaczewski. Witam. Grzegorz z redakcji To Bagrar Polska, doskonale go znacie z poprzednich odcinków i z tego, co Grzegorz publikuje na łamach naszego portalu oraz w magazynie To Bagrar Polska. I korzystając z tego, zanim przejdziemy do meritum sprawy, czyli informacji o tym, co ważnego się ostatnio dzieje w rolnictwie, m.in. o przedłużeniu terminu stosowania nawozów naturalnych oraz o problemach z związkami na modernizację, to pokażemy Wam najnowszy numer To Bagrar Polska, listopadowy numer, który już jest na rynku, a w tym numerze m.in. wywiad z desygnowanym na komisarza do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dowiecie się m.in. czy te dopłaty mają szansę zostać zrównane, czy też nie. Gorąco tak, Was zachęcamy. Jedno z większych oczekiwań wobec nowego komisarza, szczególnie w Polsce. Także zapraszamy do przeczytania wywiadu. Będziecie wiedzieli, czy komisarz zrówna dopłaty dla naszych rolników. Nie zdradzimy niestety szczegółów. Odsyłamy Was do listopadowego To Bagrar Polska. I zaczynamy dzisiejszy temat. Informacja, która gruchnęła już dwa dni temu i oczywiście publikowaliśmy w naszym portalu, ale warto doprecyzować, że no, termin został wydłużony na stosowanie nawozów naturalnych, czyli obornika gnojówki gnojowicy, ale są pewne warunki, prawda? Tak, na wstępie też chciałbym zaznaczyć, że termin dotyczy generalnie stosowania wszystkich nawozów zawierających azot, więc także nawozów mineralnych, azotowych, jeżeli ktoś takowe by chciał jeszcze wysiać, chociażby w postaci nawozów wieloskładnikowych, które często jesienią się stosuje. Jeżeli chodzi teraz o samo przedłużenie, no to sytuacja taka sama jak przed rokiem. Wszyscy oczekiwali, że jednak no, w tych warunkach pogodowych sprzyjających, po trudnym dosyć lecie, dosyć suchym, wiadomo, że prace polowe są trochę opóźnione i warto by było mieć taką możliwość, żeby legalnie ten obornik czy gnojowicę jeszcze na pola wywieźć. Pojawiła się rzeczywiście niedawno taka interpretacja na stronie Ministerstwa Rolnictwa, która mówi, że jednym z czynników, który może zdecydować o dłuższym terminie stosowania nawozów, jest wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, na przykład zbytniego uwilgotnienia gleby czy też suszy. Jednak ministerstwo w swoim komunikacie też dodało taką informację, która moim zdaniem jest dosyć ryzykowna, ponieważ jest zaznaczone w komunikacie, że tak naprawdę każdy rolnik powinien ocenić, czy w jego przypadku, w jego gospodarstwie wystąpiły te trudne warunki i czy to go upoważnia do dłuższego terminu stosowania. No dobrze, ale jak mam to stwierdzić? Optycznie, czy protokół suszowy? Jest to bardzo... Protokół suszowy z gminy jest na przykład takim dowodem na to, że była u mnie susza. Bardzo słuszne pytanie, ponieważ ministerstwo nie sprecyzowało, w jaki sposób to udokumentować. I tutaj mogą się rodzić liczne wątpliwości interpretacyjne w przypadku chociażby kontroli, które prowadzą przecież inspektorzy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oczywiście należy się również liczyć z tym, że w przypadku teraz stosowania po terminie tym wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia mogą się zdarzyć, że ktoś życzliwie zawiadomi. Uprzejmie donoszę, że są agencje, czy też rozwozi, inne tak? służby o tym, że ten obornik czy gnojowica są nadal stosowane. No i pytanie, co w takiej sytuacji, jak udowodnić, że faktycznie te niekorzystne warunki wystąpiły? Jest oczywiście protokół suszowy, jeżeli ktoś takim protokołem suszowym dysponuje, no to jest oczywiście to jakiś dokument. Jest to jakaś podkładka. Natomiast no, w protokole jest stwierdzone, że ta susza wystąpiła tak naprawdę w lipcu, maksymalnie w sierpniu, a nie teraz, więc no, też pytanie. Jak ale to, że UNG suszy już nie monitoruje, bo zakończyło monitoring swój, to nie znaczy, że mamy teraz nagle dzień w dzień czy tydzień w tydzień obfite opady deszczu, prawda? Tak, natomiast ja generalnie jestem przeciwnikiem takich nieprecyzyjnych regulacji, bo jeżeli z jednej strony mówimy, że można zastosować do końca listopada nawozy zawierające azot. Z drugiej strony mówimy, że każdy sam powinien ocenić, czy może stosować, czy w jego przypadku ma to zastosowanie.
no to dajemy jakąś dużą taką przestrzeń do swobodnych interpretacji, a to nie powinno tak być. Powinno być generalnie komunikat, że tak, można, czyli do końca listopada stosujemy nawozy i wtedy jakby rozwiewa to wszystkie wątpliwości, czy też ze strony Agencji Restrukturyzacji, czy samych rolników, którzy nie mają żadnych wątpliwości do tego, czy dokumentować, czy ta susza była, czy nie była, w jaki sposób jakby uzasadni to, że się stosuje po terminie. A zatem można stosować, ale są pewne warunki. No dobrze mieć coś na swoją obronę w razie, gdy kontrola w gospodarstwie po 1 listopada się u nas pojawi. A my, skoro jesteśmy przy produkcji obornika gnojowicy gnojówki, to przejdziemy do tych, którzy to produkują, czyli do zwierząt gospodarskich i do modernizacji gospodarstw, ponieważ okazuje się, że w miarę jak ruszyło, o czym informowaliśmy, że ruszyło rozpatrywanie wniosków złożonych i w poprzednim roku, i w tym roku na działania typu modernizacja gospodarstw rolnych, ruszyło rozpatrywanie wniosków, to zaczęły się też pewne problemy, jeżeli chodzi o duże jednostki przeliczeniowe w kontekście produkcji zwierzęcy w tych gospodarstwach. Możesz coś więcej, Grzegorz, powiedzieć? Tak, o co to też dostaliśmy parę sygnałów od wnioskodawców, od rolników, którzy ubiegali się o pomoc i jakby problem dotyczy tych, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą. I prowadzą tą produkcję w ilości, która przekracza 40 DJP. I pojawia się pewna wątpliwość interpretacyjna, ponieważ zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, taka produkcja jest kwalifikowana jako produkcja mogąca potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko. Czyli co, potrzebna jest ocena oddziaływania środowiska? I teraz właśnie, jeżeli chodzi o tą ocenę, to z drugiej strony przepisy mówią, że generalnie taką ocenę przeprowadzamy dla nowych inwestycji, dla planowanych inwestycji, natomiast nie nakładają obowiązku sporządzenia takiej oceny oddziaływania na środowisko dla już istniejącej produkcji. Więc tak naprawdę, czytając literalnie przepisy ustawy, odnosimy wrażenie, że ten, kto produkuje na dzisiaj w budynkach, które były wybudowane wcześniej, przed wejściem w życie przepisu, przed wejściem nawet przepisów o ocenie oddziaływania na środowisko, które są przecież wprowadzone dopiero po wejściu do Unii Europejskiej, a wiele innych gospodarstw ma budynki dużo starsze, w których no, po prostu prowadzi tą produkcję. No i teraz ARiMR zaczęła wymagać również i w takich przypadkach decyzji o środowiskowych uwarunkowań inwestycji. Co ciekawe, także w przypadku maszyn. Zakupu maszyn, czyli obszar D. Tak. I tutaj no, jakby eksperci, którzy zajmują się tymi ocenami, łapią się za głowę, ponieważ no, żaden przepis nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zakupu rozrzutnika czy przyczepy. No właśnie, ale czy to chodzi o maszyny wszystkie, czy tylko te, które są związane z produkcją zwierzęcą, czyli właśnie beczka sensyzacyjna, rozrzutnik obornika, na przykład wóz paszowy? To nie ma żadnego znaczenia? To bardziej może nie pod tym kątem. To chodzi o sam fakt stwierdzenia przez ARiMR prowadzenia produkcji w ilości powyżej 40 DJP. Generalnie. No i teraz wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest instytucją chyba najlepiej w tym temacie poinformowaną, z prośbą o takie wyjaśnienie, czy w sytuacji, jeżeli produkcja nie podlega zmianom, jest prowadzenia w istniejących budynkach, istniejących obiektach, czy dla takiej produkcji jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. No i niestety dla agencji, niestety dla rolników, GDOŚ potwierdza opinię, że taka decyzja nie jest wymagana, natomiast o szczegółach tej interpretacji na pewno przeczytacie w ostatnim numerze Toba Gra Polska. I do tego Was serdecznie zachęcamy, do prenumerowania, kupowania, czytania Toba Gra Polska i portalu topagra.pl, ale chcemy Was zachęcić i zaprosić do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Już 20 listopada, czyli za 3 tygodnie, na sali ziemi w Poznaniu po raz czwarty spotkamy się wszyscy na Forum Rolników i Agrobiznesu. To największa tego typu impreza branżowa w Polsce, gdzie zjeżdżają się uczestnicy z całej Polski, rolnicy, osoby z branży agro i przede wszystkim prelegenci z wielu krajów europejskich, którzy będą mówić o tym, co ważne, o tym, co nowe, o tym, co ciekawe, o nowych trendach.
W tym roku będziemy dużo mówić też o zmianach klimatu, o rynku gospodarowania, o tym, co się szykuje w zmianach wspólnej polityce rolnej. Wiele ciekawych tematów. Ale my z Grzegorzem szczególnie chcielibyśmy Was zachęcić do zarejestrowania się na nowy panel w tym roku. Oprócz czterech paneli podstawowych, czyli uprawa i technika 1 i 2, gdzie są zagadnienia agrotechniczne oraz panelu produkcja mleka oraz panelu dotyczące produkcji żywca wieprzowego. Mamy także nowy panel dla młodych. Będziemy rozmawiać o warunkach gospodarowania młodych rolników w Polsce i w Europie z naszymi gośćmi, wśród nich m.in. wiceszef SERZA Simon Wanke i będą także krajowi goście, m.in. znani vlogerzy i rolnicy Mateusz Kulecki, znany jako Kula, oraz Michał Nowacki, czyli rolnik nieprofesjonalny. I będziemy w tym gronie dyskutować o tym, co ważne. Tak, i razem z nimi ważne. Chcielibyśmy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Czy warto zostać na wsi? Czy warto zostać na wsi? Jak żyć, będąc młodym rolnikiem, jak gospodarować? To pytanie, które wielu młodych rolników sobie zadaje, dlatego że no jest wiele przeszkód i formalnych, i takich rynkowych, które nieco to podjęcie decyzji o rozpoczęciu gospodarowania, o przejęciu gospodarstwa mogą rolnikom utrudniać. Ale my będziemy starać się Was przekonać, mimo wszystko warto, bo wieś jest takim miejscem, gdzie można żyć, gospodarować i osiągać dobre efekty, rezultaty. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie informacje na temat forum i zapisy znajdziecie na stronie internetowej www.forum.topagrar.pl. Zachęcamy gorąco, zapiszcie się już teraz. Liczba miejsc ograniczona, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo może dla Was miejsca po prostu zabraknąć. forum.topagar.pl. I do zobaczenia w Poznaniu. Do zobaczenia w Poznaniu 20 listopada. To wszystko w tym odcinku Poranek Trypolówki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.